Wiosna rozpoczęła się na dobre, a to doskonały moment, aby nasz ogród wrócił do życia po zimie. A co zrobić, żeby nasza zielona przestrzeń znów była piękna? Z pewnością przydałby się pomocny sąsiad. Cześć! Cześć, kochana sąsiadko. Zobaczyłem, że znowu się męczysz w ogrodzie. No i padłem, żeby ci pomóc w pracach ogrodowych. Jak zwykle. Używasz bardzo fajnych narzędzi. To są dobre grabie, ale te się nie nadają do grabienia trawnika. Skorzystaj z tych, lekkich. Mhm. Używaj ich do przesuwania dużych pryzm, gdzie składujesz rośliny. Jeżeli będziesz używać grabi lekkich, ogród za pomocą kilku ruchów zostanie zagrabiony. One super. Dzięki swoim miękkim częściom nie porysują i nie poszarpią tych liści. Przede wszystkim, jeżeli ty zaczynasz pielęgnację pod roślinami, pamiętajmy, żeby oczyszczać rośliny od góry. Zacznijcie państwo sprzątanie ogrodu od końca i wszystkie te śmieci przesuwajcie w stronę wyjścia. W cyklu ogrodniczym w pytaniu na śniadanie prezentujemy państwu najlepsze rozwiązania na pielęgnację ogrodu. Sandra, do roboty! No, oczywiście. Pamiętajmy, że po zimie do oczyszczenia są także domowe rynny. Wiesz, do czego to służy? Wiem, ale czy to na pewno mi się przyda? No zawsze miałam problem w czyszczeniu rynien z wchodzeniem na drabinę. Dobrze, to ci pomoże, bo dzięki temu jesteś wyższa o 2 metry i sięgniesz spokojnie bez problemu. Okej. Okay. Spróbuj wyczyścić te rynny. Ale wiesz co, ja już widzę, że masz jakieś okulary tutaj piękne. Dobrze, więc, czujne więc oko. Pożyczę je od ciebie sobie. Bardzo dobrze. Pomogę ci. Okej. Okay. Po co są te okulary? Jeżeli czyszczenie rynien ci się nie podoba, możesz założyć także specjalne siatki, które zapobiegają wpadaniu liści do rynien i dzięki temu one się nie zapchają. Kolejne miejsce, które musimy koniecznie sprawdzić, jeżeli chodzi o pielęgnację ogrodu, kostka brukowa. Ludzie, Wojtku, mają problem z tym, aby wyczyścić taką kostkę z mchu. Co należy zrobić? Są dwa sposoby. Pierwszy z nich to, jeżeli cenisz sobie swój czas, sięgnąć po środki chemiczne i mech zacznie automatycznie wypadać. No tak, ale chodzi tobie o te standardowe opryski. To jest bardzo nieekologiczne. Możesz to zrobić ręcznie. No ale co, patykiem? Nie, no oczywiście zobacz. Jeżeli byś to robiła patykiem, on się zaraz zacznie łamać. Umęczysz się. No okej, okay. No na przykład w piwnicy widziałam dzisiaj nóż do fuk. Pomyślałam sobie, że można go użyć. Jeżeli wiesz, gdzie to leży, to proszę przynieść. Spójrz. Wydaje mi się, że będzie idealny. O, pięknie działa. A nie bolą cię plecy? No właśnie, nie będzie to przyjemne. Mamy przedłużenie. Jeżeli bolą cię plecy, wykorzystuj narzędzia. Proszę państwa, jeszcze parę miesięcy pracy w ogrodzie przed nami, a więc oszczędzajmy swoje plecy. W uporządkowaniu ogrodu przyda się każda para rąk, albo nawet łap. Nasz kochany pomocnik. No, Sandra, pakujemy wszystkie te odpadki organiczne do kosza. Świetnie. Nie stosujmy worków foliowych, one się rozkładają kilkaset lat. Staraj się wyzbierać wszystkie części roślin, ponieważ jeżeli je zostawisz w tym miejscu, no, trawnik może zacząć gnić. Dzięki twoim poradom, Wojtek, możemy rozpocząć sezon ogrodniczy w pytaniu. Na śniadanie zapraszamy do oglądania nas co piątek. Sandra, kończymy na dzisiaj. Zabieramy tak. Śmieci. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Drodzy państwo, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym możecie wygrać ten oto sprzęt ogrodniczy idealny na wiosenne porządki. Prześlijcie zdjęcia waszych ogrodów. Fundatorem nagród jest sponsor programu firma Fiskars, producent narzędzi ogrodniczych.